Ewangelii według świętego Mateusza. Po wejściu do łodzi Jezus przeprawił się i poszedł do swojego miasta. Przynieśli mu wtedy człowieka sparaliżowanego, leżącego na noszach. Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: odwagi, synu, odpuszczają się tobie twoje grzechy. Na to niektórzy z uczonych w piśmie mówili sobie: on bluźni. Jezus, znając ich myśli, rzekł: dlaczego źle myślicie w swoich sercach? Co jest bardziej uderzające, czy powiedzieć: odpuszczają się tobie twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Abyście jednak wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, tu zwrócił się do sparaliżowanego: wstań, weź swoje nosze i idź do swojego domu. On wstał i odszedł do swojego domu. Gdy tłumy to zobaczyły, napełniły się bojaźnią i zaczęły wysławiać Boga, że taką władzę dał ludziom. Dzisiaj słyszymy mateuszową wersję opowieści o uzdrowieniu sparaliżowanego, któremu jednocześnie Pan Jezus odpuszcza grzechy. W innych wersjach jest jeszcze taki szczegół podany, pewnie wszyscy pamiętamy, że żeby przyprowadzić, jakby przynieść przed Pana Jezusa tego sparaliżowanego, to ci ludzie musieli rozebrać dach, żeby z góry go spuścić, bo było tylu ludzi, że inaczej się nie dało z tym chorym do Pana Jezusa dopchać. Ale nie to jest najważniejsze. Jeszcze może takie małe wyjaśnienie. Jezus poszedł do swojego miasta. To chodzi o Kafarnaum, gdzie Jezus miał stałe oparcie podczas nauczania w Galilei. Tak, Kafarnaum to jest takie miejscowość, miasteczko położone najbliżej tego miejsca, gdzie w ogóle Pan Jezus powołał pierwszych apostołów. W Kafarnaum mieszkał Piotr, inni też pewnie apostołowie. Tak, także to było takie jakby ulubione miejsce, ulubione miasto Pana Jezusa, do którego po prostu często przychodził. Ale właśnie, przejdźmy do meritum, do podzielenia się, chciałbym podzielić się tym, co mi mówi ta dzisiejsza Ewangelia. I kiedy ją dziś przeczytałem, to pierwsze, co mi przyszło na myśl, to jest to, że takie pytanie, właśnie po co Pan Jezus odpuszcza grzechy? Po co On to robił? Czy On to robił po to, żeby ludzie przestali grzeszyć? Jeżeli taki byłby cel zasadniczy, oczywiście, że wszystko, co Pan Jezus zrobił, to wszystko gdzieś tam ma w tle tę intencję, to pragnienie Pana Jezusa, byśmy przestali grzeszyć, ponieważ grzech nas niszczy. Niszczy nasze życie tu na świecie, też może nas oddalić od Boga na tyle, że w ogóle na całą wieczność będziemy od Niego oddzieleni. Ale gdyby Panu Jezusowi przede wszystkim zależało na tym, żebyśmy nie grzeszyli, to tak sobie myślę, że raczej by nie był taki skory do odpuszczania grzechów. A już na pewno odpuszczenie grzechów obwarowałby, nie, wieloma różnymi warunkami. Wymagałby po prostu od tych, którym grzechy odpuści, wymagałby spełnienia jakichś warunków, na przykład, nie, jakiegoś czasu,
którym ten człowiek by się wykazał tym, że potrafi już z tym grzechem zerwać, że już potrafi nie grzeszyć. Wtedy by to było bardziej pedagogiczne, tak można powiedzieć. Takie przebaczenie, o którym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, nie jest to pierwsze, nie jest to jedyne tego typu wydarzenie. Pamiętamy też wobec tej kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, też Pan Jezus nie stawiał żadnych warunków. I tutaj też Pan Jezus nie stawia żadnych warunków. Jezus, widząc ich wiarę, nawet ich wiarę, nawet nie jego wiarę, tego sparaliżowanego, tylko wiarę tych, którzy go przynieśli do niego, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: odwagi, synu, odpuszczają się tobie twoje grzechy. Tak po prostu. Odpuszczają się twoje grzechy. Tak jakby Pan Jezus miał jakąś taką wyjątkową radość z tego, że odpuszcza, i na pewno miał. Ja jestem przekonany, że miał właśnie jakąś radość z tego, że odpuszcza grzechy. Tak. Ja też mam radość, kiedy jeśli spowiadam to i rozgrzeszam, to też mam radość, że mogę odpuścić grzechy. Tak. No ale właśnie, czy to jest pedagogiczne? Czy Pan Jezus nie powinien powiedzieć: słuchaj, no przynajmniej powinien powiedzieć: słuchaj, obiecaj, że się poprawisz, że nie będziesz grzeszył, a cię uzdrowię. Tak. Na pewno ten człowiek by, on by oddał wszystko, nie? Za to, żeby, tak myślę, no ja w każdym razie na jego miejscu oddałbym wszystko za to, żeby odzyskać zdrowie i nie być już sparaliżowanym. W tamtych zwłaszcza realiach, nie być człowiekiem sparaliżowanym, to było coś okropnego. Tak, Pan Jezus mógłby też powiedzieć coś takiego, co by potwierdzało przekonanie wielu ówczesnych ludzi, dzisiaj też wielu ludzi ma takie przekonanie, że każde cierpienie, choroba jest w jakimś sensie karą za grzechy. Mógłby coś takiego Pan Jezus też powiedzieć, które by potwierdzało właśnie taką opinię. A jednak tego nie robi. Po prostu mówi: odpuszczają się tobie twoje grzechy. Tak po prostu. A uzdrawia go, przywraca go do pełnej sprawności, dla potwierdzenia tego, że mu odpuszcza grzechy. Tak. To jest niesamowite. Czyli dlaczego Pan Jezus przebacza? Właśnie, dlaczego przebacza? Jeśli nie po to, by wykorzystać wszystkie jakieś takie możliwe, dostępne środki, by nakłonić, nie, człowieka do porzucenia grzechu. Właśnie, że skoro nie stosuje jakichś kar, gruźb, właśnie, jeśli jeszcze raz na przykład zgrzeszysz, to ci już nie przebaczę. Nigdy czegoś takiego Pan Jezus nie powiedział. Wręcz przeciwnie, uczy nas, żebyśmy przebaczali nie 7 razy, a 70 razy po 7 razy. To jest właśnie to jego podejście do przebaczenia. I dlaczego? Dlaczego on taki ma stosunek do tego przebaczenia? Dlaczego on się tak w tym przebaczaniu lubuje? No więc teraz to, co mi przychodzi na myśl, to oczywiście to, że taka jest miłość, a on jest miłością. Tak, miłość jest przebaczająca. Miłość nie jest wymuszająca na ludziach dobre postępowanie. Miłość jest przebaczająca. Co nie znaczy oczywiście, że miłości jest obojętne to, jak my postępujemy. Co już powiedziałem i dobrze wiemy, nie? Jak wiele razy Pan Jezus mówił o tym, co jest grzechem, czyli błędem, czego lepiej unikać, czego nie robić.
jak nas przestrzegał przed właśnie konsekwencjami, nie przed karą za grzechy, tylko przed konsekwencjami naszych grzechów, przed skutkami. Gdzie najgorszym skutkiem jest właśnie wieczne potępienie. Właśnie, a do tych ludzi, którzy słysząc te słowa o przebaczeniu, mówili: on bluźni, powiedzieli: dlaczego źle myślicie w swoich sercach? Tak, on bluźni. To jest tak łatwo powiedzieć. No? Bluźni. Bo mówi o Bogu coś, co mi nie, co jest niezgodne z moim przekonaniem, z ich przekonaniem. Tak, to wtedy tak łatwo jest powiedzieć: bluźnisz. Ale Jezus mówi: złe są nasze myśli, jeśli mówicie, że bluźni ten, kto odpuszcza grzech. Formalnie to rzeczywiście było bluźnierstwo, bo Żydzi żyli w przekonaniu. Ja się nie dziwię w każdym razie tym ludziom, że oni mówili, że Pan Jezus bluźni. Bo Żydzi wtedy byli przekonani, że tylko Bóg może odpuszczać, a oni przecież nie wiedzieli, że Jezus jest Bogiem. Tak, ale właśnie Pan Jezus nie mówi: ja przebaczam, bo jestem Bogiem. Więc nie bluźnię. Nie. I teraz dlaczego? Moim zdaniem dlatego, że Pan Jezus przyszedł rozszerzyć tę praktykę przebaczania. Że nie tylko Bóg przebacza, ale że my mamy też przebaczać. Że to jest jakoś mocno ze sobą powiązane. Kiedy przebaczamy, jesteśmy świadkami Boga, Bożej miłości. Kiedy przebaczamy, ludzie doświadczają miłości. No i jeżeli potem się dowiadują, że Bóg też im przebacza, no to doświadczają miłości Boga. Tak, i to jest to, co ma uleczyć człowieka z grzechu. Jeśli to nie uleczy człowieka z grzechu, ta miłość, to miłosierdzie, o właśnie, miłosierdzie. Jeśli miłosierdzie nas nie uleczy z grzechu, to nic nas nie uleczy z grzechu. Tak. Kary, groźby nie uleczą nas z grzechu. Mogą nas przez jakiś czas trochę tak powstrzymywać, żebyśmy się ograniczyli, nie, w tych grzechach, ale nie uleczą nas, nie uleczą nas z grzechu. Właśnie, kiedy grzeszymy, my potrzebujemy miłości. Nie tylko wtedy potrzebujemy miłości i miłosierdzia, kiedy jesteśmy sparaliżowani, ale jeszcze bardziej potrzebujemy wtedy, kiedy grzeszymy. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.